Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krokulska i razem z Izabelą Podlaską-Konkel z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 16 do 22 lipca 2012 roku. Iza, jakie przygody szykują się dla wszystkich znaków zodiaku w tym tygodniu? Przede wszystkim przygody. W tym tygodniu będzie wiele się działo na niebie. Będzie to bardzo dynamiczny tydzień, ponieważ na niebie czeka nas bardzo dynamiczny układ planet. Mars, planeta energii, walki i zdobywania nowych celów życiowych, ustawi się w opozycji do Urana, który jest planetą zaskakiwania innych i wielu niespodzianek. I Mars też będzie w kwadraturze do Plutona, co sprawi, że będziemy troszeczkę siłowo chcieli podejść do wielu spraw i rozwiązań. Co to dla nas znaczy? Przede wszystkim od wtorku do czwartku, a tak naprawdę przez cały tydzień, będziemy bardzo szybko chcieli wszystko zrobić. Bardzo wszystkie sprawy przyspieszą, mimo to, że pełnia jest już lata i wakacji. W tym tygodniu odbierajmy telefony od szefa, nawet jeżeli jesteśmy na wakacjach. W tym tygodniu trzymajmy rękę na pulsie, ponieważ wiele się może zmienić w naszym życiu, ale też wiele okazji może się pojawić. Więc ten tydzień nie przesypiajmy, nie przeleżmy tylko na plaży, ale też podejmujmy wyzwania i robmy nowe rzeczy. W sprawach uczuciowych też może się wiele zmienić, bo ten tydzień to jest taki czas, w którym nagle możemy podjąć decyzję, która zmieni całe nasze życie, zakochać się lub nagle spotkać miłość swojego życia i zmienić swoje plany. Koniec tygodnia upłynie nam bardzo też rozrywkowo. Słońce w niedzielę przejdzie do znaku lwa, a to oznacza, że wszyscy będą się cieszyć i organizować różne fajne wyjazdy i przedsięwzięcia. Tyle zmian na niebie, że zapowiada to doskonałe okazje dla przedstawicieli znaków ognistych, czyli dla baranów, lwów i strzelców, które lubią, jak się dużo dzieje, lubią niespodzianki, lubią przygody i zawsze uważają, że to, co nowe i nieznane, jest lepsze od rzeczy sprawdzonych, starych i po prostu nudnych. Barany w tym tygodniu wezmą ster życia w swoje własne ręce, tupną nogą, przegonią swoją konkurencję, będą bardzo zadowolone, ponieważ ten tydzień dla baranów oznacza wygrane bitwy i oznacza bardzo dużo okazji, bardzo dużo nadziei i generalnie bardzo dużo siły życiowej, która wreszcie zacznie Wam sprzyjać. Jedyne, na co radziłabym zwrócić uwagę, to zdrowie. Opozycja Marsa nie wróży Wam dobrze, jeżeli będziecie za bardzo ryzykować, jeżeli będziecie przesadzać podczas różnego rodzaju wyścigów albo za bardzo rywalizować z innymi w sporcie, to niestety może się to skończyć jakąś drobną kontuzją, więc przede wszystkim cieszcie się życiem, zaczynajcie nowe sprawy, ale dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Strzelce będą w bardzo dobrych humorach. Im planety przyniosą szansę na zdobycie czegoś, na czym strzelcom od dawna zależy. Trygon Jowisza i Marsa zapowiada Wam więcej okazji, zapowiada Wam bardzo duże szczęście w podróży i zapowiada Wam więcej siły, więcej korzystnych okazji. Dlatego w tym tygodniu trzymajcie rękę na pulsie i bądźcie tam, gdzie się coś dzieje. Dlatego, że jakieś trudne okoliczności mogą wyjaśnić się właśnie na Waszą korzyść. Lwy będą troszeczkę osłabione. One jako jedyne z tej ognistej, planetarnej trójki powinny bardziej na siebie uważać. Słońce dopiero w niedzielę wkroczy w znak zodiaku, więc dopiero w niedzielę wyjaśnią się różne sprawy, wyjaśnią się różne nieporozumienia, a przez cały tydzień lepiej swoją lwią grzywę troszeczkę przylizać i nie rzucać się innym ludziom w oczy. Potrzebujecie odpocząć, potrzebujecie trochę wakacji, a różne propozycje mogą być troszeczkę zwodnicze. Więc byle do niedzieli, a od niedzieli życie lwów zmieni się na lepsze. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu najbardziej spokojnymi znakami zodiaku. Was to zamieszanie na niebie najmniej obejdzie. Szczególnie byki i panny będą spokojne, będą zajmować się swoimi sprawami i przede wszystkim realizować plany, które od dawna już były w ich kalendarzu. Panny chętnie wyjadą chociażby na jeden dzień na łono przyrody, żeby odpocząć, regenerować siły. Byki natomiast bardziej zajmą się upiększaniem domu, własnym ogródkiem lub sadzeniem jakichś nowych kwiatków w doniczkach na parapecie. Koziorożce jako jedyne z tej całej trójki powinny w tym tygodniu trzymać rękę na pulsie i bardziej uważać, ponieważ Mars, Pluton i Uran będą działały bardzo na Wasz znak, co sprawi, że będziecie, szczególnie na te koziorożce, które urodziły się w grudniu, na początku znaku, co sprawi, że będziecie bardzo dynamicznie podejmować wyzwania i przede wszystkim mogą się pojawić jakieś osoby, które się nie zgodzą z Waszym zdaniem lub nie będą chciały wykonywać Waszych poleceń. Podejdźcie do wszystkiego ze spokojem i jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to nie podejmujcie pochopnych decyzji, tylko poczekajcie do przyszłego tygodnia.
Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, będą w bardzo dobrych nastrojach, ale głównie wydarzenia tego tygodnia dotyczyć będą rodziny, bliskich osób i różnych relacji, które Was z nimi łączą. Bliźnięta odkryją w sobie duszę psychologa, będą się zastanawiać, dlaczego ludzie reagują tak, a nie inaczej, i szczęście będzie Wam sprzyjać, jeżeli nie będziecie wtrącać się w cudze sprawy. Nie wszystko toczy się własnym rytmem, a Wy zajmijcie się swoim związkiem, swoimi problemami, a nie pomaganiem ludziom, którzy wcale Was o to nie proszą. Pod koniec tygodnia, kiedy Słońce znajdzie się w znaku Lwa, czeka bliźnięta zaproszenie na jakąś sympatyczną imprezę, sporo rzeczy w życiu towarzyskim znowu się zacznie dziać i będziecie z tego powodu bardzo zadowoleni. Wagi pod wpływem planety Mars w tym tygodniu staną się troszeczkę bardziej nerwowe, trochę bardziej pewne siebie i troszeczkę bardziej nastawione na rywalizację z innymi ludźmi. Niektórzy mogą się nawet poczuć trochę zaskoczeni, bo wagi przyzwyczajają nas czasami do tego, że są miłe i łagodne, a w tym tygodniu pokażą, co potrafią i pokonają jakiegoś wroga, osiągną to, na czym im zależy. Dlatego jest to bardzo dobry tydzień dla wag, żeby zaczynać jakieś nowe sprawy. Wodniki będą spokojne, radosne, interesować je będą tylko wakacje, tylko odpoczynek, tylko rozrywka. Pracy nie poświęcą zbyt więcej czasu. Na szczęście w tym tygodniu różne błędy ujdą Wam na sucho. Szef przymknie oko na różne drobne niedoróbki. Dlatego możecie spokojnie zająć się tym, czym lubicie się zajmować najbardziej, czyli hobby, odpoczynek, radość, sport i generalnie zwiedzanie różnych zagadkowych miejsc. Z wodnikami w ogóle trudno jest trafić. Znaki wodne, czyli raki, ryby i skorpiony, będą w tym tygodniu bardzo uczuciowe, bardzo wrażliwe, ale też chętne do pomocy innym ludziom. Szczególnie skorpiony będą w tym tygodniu bardzo często odwiedzane przez sąsiadów, znajomych, albo to właśnie do Was będą ludzie dzwonili o pomoc i poradę w jakichś ważnych sprawach. Skorpiony natomiast bardzo chętnie pomogą, natomiast pamiętajcie, że ważne sprawy i ważne decyzje podejmujcie w piątek, w czwartek i w piątek, nie wcześniej. Raki będą w tym tygodniu bardzo ciche, bardzo spokojne, ponieważ w Waszym znaku zodiaku 19 lipca wystąpi nów Księżyca, co sprawi, że będziecie bardziej wycofani, chętni do odpoczynku i przebywania bardziej w gronie bliskich, a nie do wychodzenia i spotykania się z nowymi ludźmi. Natomiast raki w tym tygodniu wpadną na jakiś ciekawy pomysł albo dostaną ciekawą propozycję, którą warto rozważyć. Nie odrzucajcie od razu z góry czegoś, czego nie znacie lub jeszcze nie lubicie. Ryby natomiast w tym tygodniu przemienią się w rekinów biznesu, będą w tym tygodniu gonić za nowymi sprawami, tupną nogą i sprawią, że to inni będą się Was słuchać, a te ryby, które szukają nowej pracy lub szukają nowych życiowych wyzwań, w drugiej połowie tygodnia mogą znaleźć ciekawą propozycję, ofertę lub ogłoszenie. Dziękujemy, życzymy wszystkim bardzo miłego, aktywnego i wspaniałego tygodnia, a po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl.